Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Andrzej Wawrzyczek. Witam i zapraszam na program Z kamerą wśród ludzi. Noc to taka pora, kiedy dzieją się rzeczy niezwykłe, zadziwiające, niecodzienne. Tak niecodzienne i zaskakujące jak ta fontanna przy ulicy Akademickiej, którą widać za moimi plecami, która gdy tylko zajdzie słońce, rozbłyskuje ferią barw. A przy ulicy Akademickiej w sercu Politechniki Śląskiej jestem dzisiaj nieprzypadkowo. Dzisiejsza noc to bowiem noc naukowców. I właśnie dzisiaj, jeszcze do godzin późno wieczornych, właśnie tutaj na Politechnice Śląskiej seria niezwykłych wydarzeń, pokazów, wykładów, imprez popularyzujących naukę. Spróbuję się już za chwilę wkręcić w ten naukowy wir. Zapraszam bardzo serdecznie. Jak ci się jeździło tym pojazdem takim zdalnie sterowanym? Świetnie. Świetnie. A miałeś do tej pory już okazję się takimi zabawkami bawić? Tak. I ten pojazd się czymś różni od takich zwykłych zabawek ze sklepu? Tak. Bo umiał jeździć sam, a pod i różne rzeczy naciskać, jak numerki, to prosto, skręt i... Jeszcze przy okazji zapisywał na komputerze trasę, którą pokonał. I liczył, ile przejechałeś czasu. I liczył, ile przejechałem czasu.
A labirynt był trudny do pokonania, bo tam nie, to nie była taka prosta trasa. Tak, były trudne. Był trudny. I trochę mi tatuś pomagał. No właśnie, jak bardzo tatuś pomagał? No niewiele, no parę skrętów trzeba było pomóc dziecku, ale poza tym to sobie dawało radę. Jak na 4 lata chyba dobrze szło. A jak pan ocenia całe to wydarzenie tutaj dzisiaj na Politechnice? Bardzo fajne, jeszcze wszystkiego nie przeszliśmy, co chcieliśmy zobaczyć, ale dzieciom się podoba, to jest najważniejsze, żeby tam w nich trochę tą taką radość zbudzić, zainteresowanie tymi wszystkimi sprawami naukowymi. I to jest chyba dla nich przede wszystkim, nie dla nas, ale dla dzieci, nie? To jest organizowane. Dla naszych pokoleń. Tyle się tu dzieje, że raczej ciężko będzie wszystko przejść. Wszystko, no, ale no, dzieci się interesują tak robotami ogólnie, więc jeszcze tam mamy jeszcze w planie parę zwiedzić. Mam nadzieję, że uda nam się. No i chcę, żeby się po prostu dobrze bawiły. Bardzo małe, także to może być mikromaszyna pracująca z takimi bardzo małymi elementami. Zapytać o wrażenia z dzisiejszego dnia? Bardzo duże, jak co roku. Jesteśmy już w sumie tutaj od trzeci raz. Z Turką chodzimy zawsze. No i niezwykle duże. Co roku odwiedzamy inny wydział na Politechnice. No i staramy się zawsze być, żeby nas nie zabrakło. Robimy sobie też rezerwacje na jakieś konkretne pokazy. No i bardzo nam się podoba. Myślę, że to jest bardzo fajna sprawa. Szczególnie dla dzieci, które mogą sobie podotykać. Ewentualnie popróbować jakieś eksperymenty wykonać. Także jesteśmy jak najbardziej na tak. A co w tym roku Panią najbardziej zainteresowało? Na co się Pani zarejestrowała z dzieckiem? W tym roku na czym byłyśmy? Okiem predatora, tak, gdzie była kamera termowizyjna. I o zwierzątkach. Tak, i zwierzęta. Pająk, ślimak, pszczoła, takie. Także jak elementy ze świata przyrody można wykorzystać w różnych technologiach. W dniu dzisiejszym bardzo potrzebnych zresztą. Także bardzo nam się podoba. Tutaj mamy wytrawiarkę. Ona służy do wytrawiania miedzi. Ten kwas, który jest w środku, właśnie wytrawia miedzi. Jeżeli my włożymy płytkę, która ma cienką warstwę miedzi z nałożonym odpowiednim wzorem, to w pewnym czasie wyciągamy płytkę, w której jest tylko ta miedź, która nie była przykryta odpowiednią warstwą tuszy. I my to wykorzystujemy przy produkowaniu płytek prototypowych, płytek PCB dla naszych urządzeń elektronicznych. Czyli jakieś 25 cm przez 14 cm to jest ile?
25 cm na 14 to jest jakieś 2% błędu pomiarowego, tak? A więc rzeczywiście metoda jest na pewno użyteczna i jest w praktyce stosowana i w liniach transmisyjnych, i w liniach energetycznych. No, a więc można coś takiego sobie samemu przetrenować. Skoro jest w tytule naszego pokazu, tak? Natomiast źródłem naszego cukru, czyli naszej glukozy, nie będzie proszek. Będzie coś innego. Będzie to. Żelki? Żelki. Będzie można je zjeść? Nie. Nie, one są tylko do chemii. Jaki kolor? Żółty. Mamy żółty, mamy żółtego. Jak nazwiemy miśka? Edward? Roman. Roman, dobra, niech będzie Roman. Tak? Najpierw mimo wszystko trzeba chloran roztopić, tak? Więc to może chwilę potrwać. Reakcje w chemii nie wszystkie są takie, o, jak fotobłysk, który widzieliście przed chwilą, czyli momentalne. Tutaj niestety potrzebujemy trochę czasu, tak? I jak tam działamy? Długo, dużo nasypane, no to niestety długo musi potrwać. Ale zaraz nasz Roman zostanie przeniesiony do innego wymiaru. Dobra, no to co? Patrzcie teraz, bo będzie imprezka w pełni. Tylko musimy trafić. Roman się broni. Jaki piroman? On jest na dyskotece. On tańczy i śpiewa. Zapomniała pani o ważnej rzeczy. Gorąca kąpiel. Dzieci, nie próbujcie tego w domu. Przed pokazami pan Krzysiek lał do kolby alkohol. Ale nie taki normalny, który normalnie my spożywamy. Nie, taki troszkę inny. Izopropylowy, tak? Jego picie... nie jest wskazane, będzie wam się odbijać zupa. Wcześniej został wlany w tym celu, żeby opary tego alkoholu zebrały się w tej oto butelce. My to zaraz zrobimy to, co najbardziej robimy, czyli lubimy, czyli podpalimy. Odszykujcie. Od góry do dołu paliły się. I dodatkowo jeszcze był taki specyficzny dźwięk, słuchaj, tak? Butelka zastała
powietrze z zewnątrz do wewnątrz. Przed budynku Wydziału Chemicznego, na którym zresztą sam dobre kilkanaście lat temu miałem przyjemność studiować, żegnam się już dzisiaj z Państwem. Bardzo serdecznie dziękuję za dziś. Zapraszam na kolejne odcinki mojego programu. Dziękuję i do widzenia. Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej.